Nowego Jorku i jego celem stało się to, żeby zostać szefem jednego z największych gangów w Nowym Jorku. I został tym szefem gangu. Chciałem, żebyście zobaczyli jego historię, jak on dzisiaj żyje i co się wydarzyło na tej przestrzeni czasu w jego życiu. Kojarzysz Nickiego Cruza, szefa gangu Mał-Mał, gruby dragi brał, nie jeden się go bał. Stał na czele ekipy, jednej z najgroźniejszych w mieście, trzymał łapę nad wszystkim, nieraz siedział w areszcie. 290 osób w gangu, Nowy Jork, dla wszystkich jego postawa. To był szok, on zabijał się w dżungli, miał brodę krwi ręce. Nieraz otarł się o śmierć, aby zgarnąć pensję. Nauczył swoich ciągów, jak zabijać, wymuszać, kraść, posługiwać się nożem, spluwą, walczyć o hajs. Był w gównie tak głęboko, chciał skończyć żywot, gdy załatwili mu kumpla. Nawet łzy nie chciał płynąć. Po śmierci zrobił odwet, zabił dwóch przeciwników, dostał psychiatrę, kuratora. Prawie był w psychiatryku, powiedziano mu, że idzie prostą drogą do piekła. Niewiele go dzieliło od elektrycznego krzesła. Złot był w niego każdy, gość już był skreślony, tylko umrzeć nic więcej z życiem rozwalonym. Tylko umrzeć, nic więcej. Co? Gość ujrzał światło, przyszedł dzień, kiedy kaznodzieja David Wilkerson pojawił się, mówiąc: Bóg ma moc, by zmienić twoje życie. Co na początku chciał mu zrobić? Nie uwierzycie. Chciał go dorywać i zabić, w końcu do niego podbiegł. Opluł go, skopał, rzucał go, dał mu mordę. Kaznodzieje przed śmiercią uratował jego kumpel, odciągając go od niego. Przy tłumie ludzi z punktem Niki myślał, że go zabił, a on znów się wydziera. Jezus cię kocha, chcesz to życie, nie zabieraj. Możesz mnie porąbać na tysiące kawałków, naprawdę. Każdy będzie krzyczał, on kocha cię na zawsze, nie uciekniesz. Nie ukryjesz się przed jego mocą, Niki się zaśmiał i odszedł. I to wszystko po co? Po co to wszystko? Duch Święty ścigał Nika, co by nie popadł. Cały czas słyszał głos, Jezus cię kocha. Nawet kiedy kradł, czy rządziła nim koka? On słyszał te słowa. Duch Święty ścigał Nika, co by nie popadł. Cały czas słyszał głos, Jezus cię kocha. Nawet kiedy kradł, czy rządziła nim koka? On słyszał te słowa. Jakiś czas później poszedł na kazanie, no popatrz. Chciał ze sobą wziąć ochronę, wziął 75 chłopów, odbezpieczył spluwę i to samo kumple. 2000 ludzi i oni na czołówce. Kaznodzieja poprosił 5 ludzi z ekipy, żeby zebrali ofiarę i pokazał im koszyki. Dziwił się Niki, w końcu powiedział: dobrze, wyobraź sobie, bandzior zbiera w kościele forsę, zbiera się kapusta. Wszyscy wrzucają chętnie, to piękny dzień. Myśli już niebawem z forsą ucieknie. Rozkmina, pastor przecież wie co będzie, więc nie ukradnie nic, by przechytrzyć go i odejdzie. Przez 30 sekund wody poczuł szczęście. Pierwszy raz w życiu uśmiech na jego twarz zrobił wejście. Kumple robili burdę, nie przestawali gadać. Nagle Niki wstał i krzyknął: zamknąć się i siadać! Słuchać, a do kaznodziei chcesz to mów. W ciągu 7 minut poznał, kto to jest dobry Bóg. Nagle znów to odrzucił, krzyknął jego przyjaciel: ja wierzę szczerze w tego, kogo wygłaszacie. Kaznodzieja chciał ich zabrać, aby odmówić pacierz. W końcu Niki tam poszedł ze swoim gangiem. Cały czas kozak mówi: módl się do tego Boga. Przez chwilę sam poczuł moc, nagle znów eksplodował. Chciał zabrać swój gang, lecz gdy odwrócił wzrok, jego kumple płakali. Wtedy ogarnął go szok i sam w tym momencie zrobił życia cięcie. Zaczął płakać, choć obiecał sobie, że nigdy nie będzie. Gdzie miał tak przestrany, tak był skrzywdzony, że powiedział sobie, że nigdy nie będzie płakał. To był jego cel. A dzisiaj największy kozak płacze. Jaki morał? Nawet z największego gówna druga równa być może. Na największym hardkorze możesz krzyknąć: Boże, prosić o pomoc, by nie zdychać co moc. Każdy może oczy otworzyć, to już wiadomo. Nawet z największego gówna druga równa być może. Na największym hardkorze możesz krzyknąć: Boże, prosić o pomoc, by nie zdychać co moc. Każdy może oczy otworzyć. Niki głosi konferencję, pomaga ludziom, daje słowo Boga wszędzie, a oni się budzą. Założył ośrodek, aby wyrwać z bagna narkomanów. Działa prężnie, nie tylko na terenie Stanów. Ty sam się zastanów nad swoim zaślepieniem, byś mógł wykorzystać moc, która w tobie drzemie. Bo widzisz, na przykładzie przeze mnie dane, nawet z najgorszej sytuacji rodzą się w życiu zmiany. Nawet z najgorszej sytuacji. Tego typa wskazywali na krzesło elektryczne. Nikt nie widział dla niego żadnej nadziei. A Pan Bóg sobie wyłowił takiego zawodnika i dzisiaj, wiecie, prowadzi różne spotkania, pomaga uzależnionym. Dla mnie to jest coś niezwykłego. I wiecie, kiedyś jest taki
zespół Lux Torpeda, a tam głównym wokalistą jest Lica. Mega szanuję tego gościa. I on kiedyś powiedział tak: stary, dla Pana Boga nie ma w życiu człowieka takiego gówna, z którego on nie byłby w stanie zrobić doskonałego nawozu. Wiecie, z czego najlepszy nawóz się robi? No z tego, co często najbardziej śmierdzi, no. I każdy z nas ma takie miejsca i ja je mam, które może Panu Bogu oddać, a wydaje mu się, że mega śmierdzą. I takie miejsca tak naprawdę mogą się stać największą siłą. Dzisiaj widzę, wiesz, był kiedyś Szaweł, który prześladował chrześcijan. Zawodnik, który kamienował Szczepana, czyli ucznia Pana Jezusa. Gość, który by zrobił wszystko, żeby, wiesz, apostołów po prostu zmieszać z błotem, stał się później, jak spotkał Pana Jezusa, powiedział: Szawle, czemu mnie prześladujesz? Stał się jednym z największych jego zawodników, nie? Który później robił niezwykłe rzeczy. To jest dla mnie coś spektakularnego, ja po prostu chłonę takie historie. Dlaczego? Bo pokazują mi, że dla każdego jest nadzieja. A wiecie, co jest najgorsze? Że często jest tak, że człowiek musi sam o glebę zaryć, żeby powstać. Niestety ja też jestem tym przykładem. Mówili mi dużo wcześniej: stary, możesz coś zrobić, weź otwórz oczy. To nie, dopiero jak zaryłem mordą o glebę, to wtedy gdzieś tam się otworzyłem na pomoc. I wiecie, w co mega wierzę? O to się modlę, jak gdzieś przyjeżdżam. Żeby te historie, to wszystko, co zostało już kiedyś powiedziane 2000 lat temu, sprawiło, że my nie musimy tą mordą o glebę zaryć. Tylko sprawić już teraz, że te nasze serducha się będą otwierać na sensowne życie. Na to, co naprawdę ma wartość, co po prostu służy ludziom, nie? Wiecie, mój brachol mi wtedy powiedział: to, co możesz zrobić, to jeżeli nie zrzucisz tego bagażu, który nosisz, to po prostu cię zgniecie na pierwszym, lepszym zakręcie. A ja tam miałem napakowane dosyć sporo. On mi powiedział: idź do spowiedzi z całego życia. Ja sobie myślę: o chłopie, przecież jak ktoś usłyszy, co ja mam na sumieniu, to mnie właśnie zmiesza z błotem. No, wyjdę stamtąd jak pies z podkolonym ogonem. Takie miałem myśli. A z drugiej strony sobie myślę: a czemu ja nie mogę uklęknąć i Panu Bogu powiedzieć o tym, wiesz, jakie mam grzechy? Czemu muszę do księdza gadać? Jakby... I wiecie, dużo później zrozumiałem jedną rzecz, kiedy pewien ksiądz, taki mój dobry przyjaciel, opowiedział mi taką historię. Mówi tak: jechałem ze swoją rodziną nad morze na wakacje. Był księdzem wtedy 3 miesiące. Zatrzymali się w Licheniu, tam jest wielka bazylika. Usiadł w środkowej ławce gdzieś tam i podjeżdża do niego chłop i mówi tak: albo mnie ksiądz wyspowiada, albo się zabije. Czyli tragedia życiowa. Wiecie, on mówi: dobra, to chodźmy do zachrystii, dowiemy się, czy możemy usiąść w konfesjonale. Wiecie, jakby był trochę zmieszany całą tą sytuacją, ale jak szli do tej zachrystii i z powrotem do konfesjonału, to usłyszał historię tego gościa. Jaka była ta historia? Mówi: przez 5 lat ostatnio mnie nie było w domu, bo byłem po to, żeby zarabiać na to, żeby moja rodzina miała się za co utrzymać, żebyśmy mogli wykończyć nasz dom. Wracam po 5 latach do tego domu i pukam. I otwiera moja żona, która mówi: wiesz, ja bardzo ci dziękuję za to wszystko, co dla nas zrobiłeś, ale mieszkam już w tym domu z innym człowiekiem, nie? I świat tego gościa po prostu runął. Jedyne, o czym on myślał, to to, żeby ze sobą skończyć. Jak gdzieś tam szedł, nie wiedząc nawet dokąd, to ktoś mu krzyknął: jedź do Lichenia, tam Bóg uratuje twoje życie. Bardzo wierzę, że Duch Święty się znalazł w tym Licheniu. Po co to gadam? Oni doszli do tego konfesjonału i ten ksiądz Michał, mój przyjaciel, mówi mi tak: stary, ja nie mogłem mu powiedzieć ani słowa. Ja jedyne, co robiłem, to go słuchałem, a później razem płakaliśmy. A na koniec powiedziałem, że udzielam ci rozgrzeszenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A ten człowiek wyszedł z tego konfesjonału i powiedział: właśnie mi ksiądz uratował życie. Bez słów się to stało. Dlatego wierzę, że to jest coś, czego ja nie muszę do końca rozumieć, ale mogę uwierzyć, że to jest sakrament dany od Pana Boga, który sprawia, że ja się mogę oczyścić. Serdecznie polecam. I wiecie, ja powiedział mi ten mój brachol: idź do takiej spowiedzi. Ja jeszcze nie znałem tej historii, ja byłem człowieku, wiesz, miałem dystans, jak nie wiem. On mi mówi: idź, jest piątek, 19:30, taki kościół kolejowy się to nazywa w Nowym Sączu, jest msza młodzieżowa. Co mi się, dobra, wiem, jak wyglądają te msze młodzieżowe, człowieku. Ale poszedłem tam i opcja była taka: patrzę, pełny kościół młodych ludzi. Jaka pierwsza myśl, na bank jakieś karteczki mają do podbicia, bo nie są tu, bo chcą. Ale moja, wiecie, rzeczywistość zaczyna się przełamywać, bo widzę, że tam 20 chłopa ubranych w białe alby, pierwszy z nich niesie mega wielki krzyż i patrzę w oczy tego chłopa
Akurat się tak styknęliśmy wzrokiem i widzę mega dumę. Nie żaden wstyd, że ja na niego patrzę i co on niesie, tylko że jest mega dumny, że może nieść ten krzyż. Wiecie, jakby moja rzeczywistość się zaczynała przełamywać, ja wtedy zobaczyłem, że tu są ludzie, którzy chcą tam być, a jak usłyszałem, że Pan Jezus na krzyżu umierał nie tylko za moje grzechy i żeby mnie tutaj dojechać na ziemi, tylko po to, żebym ja tutaj miał życie w obfitości, życie, w którym mogę wykorzystać swoje talenty, że umierał za całego mnie, ja zobaczyłem tam nagle wiarę z perspektywy takiego rozwoju. Nie chcę tego kontynuować, ale musicie mi uwierzyć, że to mnie tak pochłonęło, że ja podbiegłem do tego księdza i mówię, że muszę się wyspowiadać u niego. A on mi mówi, dobra, ale możemy się umówić za 3 dni. W sensie nie miał jak teraz. I dał mi takie zadanie, które też serdecznie polecam. Wiecie, co mi powiedział? Mówi, przygotuj się. To był taki większy zawodnik, więc ja się czułem, jakby się miał do jakiejś walki przygotowywać. I wiecie, i siedziałem w domu. Kartka, długopis, lampka. I przygotowywałem się na to starcie. Jak? Zapisując kartki swoich grzechów. Było ich kartki. Wróciłem na ten 3 dzień do niego z taką myślą, że będzie po mnie. I wiecie, jakby zaczynam to czytać, siedzieliśmy w takiej rozmównicy, 2 takie fotele, ja siedzę, on siedzi, no taki większy zawodnik to był. I wiecie, ja to czytam, jak podnosiłem łeb do góry, to miałem nadzieję zawsze, że on się uśmiechnie, że mi da jakieś wsparcie, bo ja byłem mega zestresowany. Czytam to, podnoszę łeb, on taki poważny. W sensie, kurczę. Czytam dalej. Po jakimś tam znowu podnoszę łeb, ten dalej tak słucha. W sensie, ja cię sunę, to ja już nie podnoszę tej głowy nawet, tylko chciałbym przebrnąć przez ten etap i faktycznie ostatnie 15 minut takiego szybkiego czytania i mówię, że więcej grzechów nie pamiętam. I za wszystkie szczerze żałuję. A ciebie, Ojcze, proszę o nadanie pokuty i rozgrzeszenie. I podnoszę łeb. Wiecie, na co licząc, nie? Na jakiś chociaż delikatny uśmiech, a tym dalej. I dopiero po chwili pamiętam, jak dziś, jak on się uśmiechnął, wiecie co powiedział? Uśmiechnął się i mówi tak. Wow, dawno czegoś takiego nie słyszałem. I widzę tutaj ewidentną łaskę działania Ducha Świętego, tak mi powiedział. Ja ci udzielam rozgrzeszenia, idź przez swoje życie i czyń dobrze. Jak masz jakiś problem, to możesz do nas wrócić, bo są tu ludzie, którzy problemy mieli podobne i możecie się wzajemnie wspierać. Czuj się tu jak w domu. Ja tam chodziłem piątek, niedziela, bo cały czas się karmiłem, słyszałem o sobie, słyszałem o tym, co Pan Jezus dla mnie zrobił. To było coś niezwykłego. A po tej spowiedzi, człowieku, stanąłem nad wodospadem. Nad tym, gdzie robiłem najgłupsze rzeczy w życiu. Tam spaliłem pierwszego jointa, wypiłem pierwszy alkohol, praskałem pierwszą fetę, robiłem najgłupsze rzeczy, o których nawet nie chcę tu opowiadać. Stanąłem nad kamienicą, nad tym samym wodospadem, wyciągnąłem te kartki. I zjarałem te kartki, wiecie? Jak te kartki się spaliły, zaczęły mnie parzyć w ręce, to ja je wyrzuciłem. A jak odpłynęły, to jakby ktoś wyciągnął po prostu te rzeczy z mojego plecaka. To całe dziadostwo, które miałem, tak symbolicznie, że ja poczułem, że teraz mam przestrzeń do tego, żeby wykonywać jakieś kroki i dobrze mnie zrozumcie, nie chodziło o to, że nie było konsekwencji moich błędów, bo one były. Ja po kilku latach spotykałem ludzi, którym pieniądze wisiały. Zanim ja sobie zacząłem płyty kupować, bo miałem takie postanowienie, jak przestałem jarać, to musiałem sporo swoich długów pospłacać. Wiecie, ten rok w plecy, różne konsekwencje, ale pojawiła się nadzieja. Pojawiła się nadzieja. I słuchajcie, chciałem wam zaprezentować jeszcze jeden utwór, który właśnie mówiłem o tym programie Ocaleni. Zostałem tam zaproszony po to, to jest taki program w TVP1 po 23 w czwartki, czyli dzisiaj. Historie różnych ludzi. Zasiada na fotelu głównym postać, która miała kiedyś w życiu jakiś mega problem związany z różnymi rzeczami, są te problemy. A moim zadaniem, oczywiście ta osoba przeszła przemianę, a moim zadaniem jest napisać utwór o tej historii. Czyli poznaję historię jakiegoś człowieka i na żywo później mu ją prezentuję jako pewien prezent, nie? I wiecie, chciałem wam zaprezentować taki utwór o Piotrze Nagielu. Piotrek poszedł za bardzo w tym kierunku, takim naszym ogólnospołecznym. Chciałem, żebyście posłuchali tego numeru, wyciągnęli swoje wnioski. Żyjecie jeszcze w ogóle? No dobra, jakoś to będzie. To ja kontroluję czas? Okej, okay. Dobra, możemy lecieć. Chodzi już nie. Pijmy tą wódkę, bo przecież kłęb. 15 lat, pół litra na 3. Bolał ich łeb na drugi dzień. Ale byli dumni, bo sprawdzili się. Bite, goście do trumny. Bite, w ilościach okrutnych. Życie od podstaw omówmy. On mógłby przecież siebie dostać. Mógłby, ale
ale nie chciał, mieszał zbyt wiele. Prowadził prywatne testy na ciele. Choć jak cię niewidy w końcu skończył jak ciebie. Organizm zawidy, izba na czele. Dopóki masz wybór, to walcz. Od kuchni poznałem ten problem. Bo z kuchni przychodzą mi czas. Zaczynasz rozmieniać na drobne sekundy, minuty, wirtualny pośpiech. Nawet nie wiedziałem, czy się odzwyczaj. Są takie momenty, które przynosi życie, które sprawiają, że możesz otworzyć oczy. Ja takie momenty czasami przegapiałem i dopiero musiał być ten, który mnie po prostu zmiażdżył, ale wierzę, że są takie momenty, że dzisiaj może być ten moment, który sprawi, że zaczniesz delikatnie jakoś inaczej choćby patrzeć na pewne kwestie, na rzeczywistość, na to, co masz, nie? Są takie momenty, warto je wykorzystać. Wiecie, opcja taka, mówili mi, zmieniaj się małymi krokami. Wiecie, ja poszedłem do tej szkoły, której nie przeszedłem klasy. Pani dyrektor, jak tam na mnie patrzyła, kiedyś byłem na takim spotkaniu, wiecie, profilaktycznym w tej szkole, do której chodziłem i pani dyrektor mnie spotkała i mówi, tak, ja cię dobrze pamiętam. Był taki moment, kiedy twój tata był częściej w tej szkole niż ty, nie? Ona dobrze pamiętała tą moją historię. I wiecie, pamiętam, jak ja zacząłem się zmieniać małymi kroczkami, co zrobiłem z ostatniej ławki, przetransportowałem się do pierwszej. Zacząłem zadawać pytania nauczycielom, wiecie, jakby zacząłem chłonąć po prostu wiedzę. Oni byli, jak ta pani dyrektor mi dawała świadectwo maturalne, to się przy całej klasie do mnie przytulała. Ja sobie myślę, pani dyrektor, bez jajka przede wszystkim. A z drugiej strony, że fajnie, że doceniła, wiecie, to, że mi się udało jakoś zupełnie inaczej. Poszedłem na pierwsze studia, na drugie studia, zacząłem po prostu być ciekawy świata, zaczęło mi się chcieć. Ale wiecie, co było najważniejsze? Ja wtedy w końcu zrobiłem swoją pierwszą płytę. Opcja była taka, że chodziłem do takiego typa, który miał studio domowe. Nie było tak, że dzisiaj na USB sobie podepniesz mikrofon, możesz coś tam zacząć cisnąć, nie? Ale był taki typek, co miał studio domowe, miał mikrofon pojemnościowy tam. Wiesz, co to dla mnie znaczyło? Chodziłem tam do niego chyba z pół roku, co tydzień. Nagrałem w końcu swoją płytę, zaprosiłem tam jakąś ekipę z Wrocławia, takich typów z Nowego Sącza. Wiecie, jakby trzymałem swoją pierwszą płytę w ręce. Kumpel mi wycinał okładkę, pobiegłem do MediaMarktu, miałem 50 sztuk. Hajs na tyle, na 50 płyt, nie miałem więcej. Więc wiedziałem, że to będzie 50 płyt mojego pierwszego wydania, które sam wycinaliśmy i tak dalej, nie? I trzymałem w ręce tę płytę. Wiecie, co czułem? Że w końcu poszedłem za tym, co mam w serduchu, za tym, jakie Pan Jezus dał mi pragnienia i za tym, w czym jestem dobry. Chociaż wiedzcie, że jak tam stałem z tą płytą, to nic spektakularnego się nie wydarzyło. Żadne epiki człowieku nie zaczęły się dobijać do mnie, ani wytwórnie, ani trasy koncertowe, ani nie wiadomo co. Ja i moich kilku ziomków żeśmy się jarali tą płytą i tyle. A ja czułem, że to było coś niezwykłego, bo w końcu poszedłem za tym, co miałem w sercu. Od tego czasu zrobiłem 7 kolejnych płyt, nie? I u mnie nigdy nie było tak, żeby był jakiś potężny przełom, nie. Ale każda płyta była jakimś malutkim krokiem. W końcu przyszedł 2013 rok, ja za mało lata słuchałem takiej ekipy, Murwuła się nazywało. Wiecie, Wigor, jeden z reprezentantów, kiedyś z Totoła, Warszawa, pełne kluby, koncerty. Wysyłam mu swój numer, a ten mówi, stary, ja się dogram, bo to jest dobre. Chętnie cię wezmę, miałem go na płycie, to była dla mnie miasta. Darek Malejonek z Maleo Reggae Rockers, Lica właśnie z Lux Torpedy, o którym mówiłem. Grzegorz Turnał, Stanisław Sojka, wiecie, kiedyś Tomasz Kamel mi wrzucał tematy na freestyle, zbierał od ludzi te, co tam prowadzi The Voice, nie? Wiecie, wielka gala, jak prowadzę i zbieram tematy na freestyle, cisnę. Zaczęły się dziać takie rzeczy i tak jak wam mówię, nic spektakularnie, ale małymi kroczkami. I uwierzcie mi, że były też takie momenty, że robiliśmy jakiś koncert, pełna organizacja, wszystko elegancko i przechodzimy do klubu, a tam 5 osób, nie? 5 osób. Przypał, co możesz zrobić dla 5 osób, nie? Chciałoby się schować pod ziemię. A z drugiej strony wiesz, że jedyne, co możesz zrobić, to wyjść i zrobić po prostu najlepszą rzecz, jaką możesz dla tych 5 osób. Zagrać koncert i dać całe serce. Były takie momenty, one nie były łatwe.
Ale były też takie momenty, które sprawiały, że stałem ja na środku Tauron Areny, za mną 150 osób z orkiestry Adama Sztaby, a przede mną 15 tysięcy, nie? I Adam Sztaba, który aranżuje, dyryguje ten mój hip-hop. Słuchajcie, gdybym kiedyś pomyślał, że coś takiego się wydarzy, to no, byłby po mnie. Nawet bym na tą scenę nie wyszedł, bo bym się spultał ze stresu. A dzięki Panu Bogu to się stało możliwe. I wiecie co? Po co ja wam tu gadam? Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tylko po to, że jestem zwykłym, prostym człowiekiem, jak każdy z was, który w końcu zaczął patrzeć trochę inaczej na świat. Który w końcu uwierzył, że Pan Bóg go mega dopinguje. Że po coś dał mu silne strony, talenty. Że po coś jestem, jaki jestem. Że mogę to wykorzystać. I on mega tego chce, za to umierał na mnie na krzyżu. Mówi, że doznaje chwały Pan Bóg, jeżeli owoc obfity swojego życia przynosimy. I że wszystko po to, żeby nasza radość była pełna. Bardzo w to wierzę. Że jeżeli wierzysz, to nawet trudności przeżywa się inaczej. I wiecie, to co mnie najbardziej jara, to, że mam rodzinę. Mam żonę, mam trójkę dzieciaków. Oj, nie zawsze jest łatwo. Nawet teraz przyjeżdżając tutaj wiem, że muszę mega pracować nad relacją ze swoją żoną. I nie jestem idealny. Ale to, co chcę zrobić, to być jak najlepszym po prostu. Poświęcać jak najwięcej czasu, uwagi, dawać siebie. Musimy zaktualizować fotę, bo tu jest nas jeszcze czwórka, już jest piątka. To, co chciałem wam zaprezentować, to taki utwór, który nosi tytuł Plany. Czemu? Zobaczycie tam moją prostą codzienność. Po co? Bo przestałem szukać szczęścia nie wiadomo w czym, nie wiadomo gdzie. Ale zauważyłem, że ono jest w najprostszych rzeczach, jak przebiorę pieluchę swojemu synkowi, jak go wezmę na spacer, jak się do niego uśmiechnę, jak mogę spędzić z nim czas. Posłuchajcie tego numeru. Mój synek w pewnym momencie, ten pierwszy syn Filip, 5 lat ma dzisiaj, słuchajcie, uwielbiał chodzić na stację kolejową i oglądać pociągi, nie? Więc po prostu co chwilę tam byliśmy, co drugi, trzeci dzień, żeby sobie mógł pooglądać. Zacząłem go zabierać na przykład do studia, żeby mu pokazać, co tata robi w pracy. Wiecie, chodziło mi o to, żeby spędzić czas, żeby być. O co chodzi? W 2010 zrobiłem płytę Nikt Nigdy. Tam był utwór o planach, które do dziś nie znikły. Wiele się spełniło, aż miło na to patrzeć. Mam żonę, się na robię rap i jaram się tematem. Ten etap już za mną. Mam nowe pragnienia, które przeleję na papier. Zobaczę, co się pozmienia. Za kilka lat pewnie przetrwa kilka z nich. Kolejny raz będę się jarał tak jak dziś. Jeśli nic nie zawalę, jeśli nic nie zawalę, jeśli nic nie zawalę, jeśli nic nie zawalę. Chciałbym powiększyć rodzinę, nie wiem do jakiego stopnia. To już z Panem Bogiem niech dogada się małżonka. Nadal chcę mieć kontakt na scenie z publicznością, więc napisałem tę płynę z potężną radością. Mam wizję dobrą na to, gdzie chciałbym mieszkać. Jak to się uda, ja i żonka spadniemy z krzesła. A więc to jest tak, na dole w przedszkole, gdzie dzieciaków biega tyle brachu, że ja pindolę. Powyżejmy i teraz na dole pracowa, w ogród jeszcze wyżej moje studio. Bez billboardów, taka wizja czterech kątów przewiduje opcję, o której od zawsze razem marzymy, czyli adopcję. I to jest proste, że nadal jeszcze po Polsce pakuję do łza rodziny, gadam, czy tam gram koncert, napiszę jakąś książkę, jeśli Bóg da zajawę. I na bank kiedyś powiem, co się dzieje, święty Panie. Jeśli powiesz mi, że to nierealne, wtedy wezmę mikrofon i się nim palnę, po co mi plany banalne, widzę, postawiam powrzeczkę. Wiem, dzięki komu jestem tym, kim jestem. Kiedy powiesz mi, że to nierealne, wtedy wezmę mikrofon i się nim palnę, po co mi plany banalne, widzę, postawiam powrzeczkę. No bo wiem, ciągłość, dzięki komu jestem tym, kim jestem. Co więcej, czas pokaże, jak rozestam. Mam kilka pomysłów, czym odłożę jego serca. Dam nacisk na inne rzeczy, jak po prostu je poczuję. Rodzinę buduję, piszę, no i rymuję, mój syn. Wiecie, nie umiałem jeszcze gadać, ale był w studiu i zaczął gadać, to sobie myślę, nagram go. Jedna z najlepszych zwrotek na płycie. Nie żeby innych nie było, nie? Ale spędziliśmy czas, o to chodzi. Kiedy powiesz mi, że to nierealne, wtedy wezmę mikrofon i ci nim palę, po co mi plany banalne, więc sobie postawiam poprzeczkę. Nie, dzięki komu jestem tym, kim jestem. Kiedy powiesz mi, że to nierealne, wtedy wezmę mikrofon i ci nim palę, po co mi plany banalne, więc sobie postawiam poprzeczkę. No bo wiem, że właśnie dzięki komu jestem tym, kim jestem. Zobacz jeszcze jedną rzecz.
Nie widział pośpiewę. Tak jak z wami, nie? Ja się tu pocę, prawie godzina człowieku leci, ty patrzę, siódmy rząd, czwarta osoba z lewej strony. Kimon, nie żartuję, nikogo nie wyłapałem, w ogóle wam bardzo dziękuję za atmosferę, jaką tutaj mamy. Wiecie, no... A dziękuję, nie? Takie różne badania mówią, że człowiek to potrafi słuchać chyba 15 minut tylko, a później to się już wyłącza i odpływa. A ja chciałbym ostatnie 15 minut, żebyście mnie mega posłuchali, dlatego chciałbym zrobić jedną rzecz. Dziewczyny, macie za sobą torebki? Macie, bo rymowałem o czarnej torebce. Potrzebuję chociaż ze 4 albo 5 ciekawych rzeczy z tej torebki. Czyli na przykład, kiedyś mi dziewczyna dała zalotkę, nie? Wiesz, różne rzeczy tam możesz mieć. Chłopaczy, no ty też, jak masz coś ciekawego, co możesz mi dać, o co chodzi? Zbieram tematy na freestyle, nie? Czyli jak mi dasz coś, to ja o tym ponawijam. Czy ktoś ma coś dla mnie, pogrzebcie w swoich torebkach i zróbmy to jak najsprawniej, bo chciałbym jeszcze tutaj coś wam powiedzieć, ale zanim to powiem, to chciałbym...